Tak, pierwsza taka sztafeta w mojej karierze. Jestem mega zmęczony, ale zadowolony z wyniku. No tak jak powiedziałem, z dziewczynami się chyba nie da przegrywać, nawet konkurując z mocnymi składami. A z biegu, czy jestem zadowolony, to muszę najpierw zobaczyć, poznać międzyczas i zobaczyć, jak mi się biegło. Startowałem z 8 toru i ciężko mi też było wyżyć tempo, ale to takie losowania. Czułam się bardzo dobrze na tym biegu, na pewno, tak mi się wydaje, że był troszkę wolniejszy niż ten eliminacyjny. Natomiast my z Justyną mamy jutro finał i tam będziemy walczyć w sztafecie 4x400 kobiet o medale, mam nadzieję. I nie powiem, że nie dałyśmy z siebie 100% tutaj dzisiaj, bo dałyśmy, natomiast może to było trochę mniej niż w tym biegu eliminacyjnym, niż w moim przypadku, bo ja naprawdę wtedy pobiegłam mocno. No ten pierwszy bieg, no to miałam, tak jak wspominałam, tylko i wyłącznie na zaliczenie. Teraz przed biegiem Karol powiedział mi, że mam zmieć pośladki i mam powiedzieć jak najszybciej, żeby nie musiał nadrabiać, także zrobiłam tyle, ile mogłam. Złapałam się Amerykanki, próbowałam atakować i myślę, że wyszło całkiem nieźle, teraz szybka regeneracja i tak jak Patrycja wspomniała, mam nadzieję, że jutro powalczymy o jeszcze wyższe laury. Szczerze powiedziawszy, przyznam się tutaj, nie sądziłam, że awansujemy do finału w sztafecie mieszanej, także jestem bardzo mile zaskoczona i trochę było w tym wszystkim frajdy, trochę zmęczenia, także mam nadzieję, że na Mistrzostwach Świata, że już mamy w zasadzie kwalifikacje, także mam nadzieję, że na Mistrzostwach Świata będziemy walczyli w zasadzie o jak najwyższe miejsce. Trener Matusiński powiedział do mnie, nawet jak będziesz miał 30 metrów do dziewczyny przed sobą, bo widzieliśmy już, że inne składy biegają innym rozstawieniem, to na pewno ją złapiesz, ale no nie przewidział, że będzie taka sytuacja, że będę miał około 50 metrów, bo tak mi się wydaje, jak dostałem pałeczkę, miałem bardzo dużą stratę. No jeszcze po drodze, oprócz tej Włoszki, która była bardzo daleko, naciskał mnie Amerykanin mocno, nie dałem mu się wyprzedzić i myślę, że to był bieg jeden z ciekawszych dla widzów. Jeżeli chodzi o to, co będzie się działo jutro, to na pewno wszyscy będziemy zmęczeni, mamy już bardzo późną godzinę tutaj, nie wiemy, czy zdążymy na kolację, tak jak już Justyna powiedziała, jeszcze szybka regeneracja i jutro do boju.